Ja dzięki temu, że zaczynałam tutaj i byłam wolontariuszem, wiedziałam, na jakie studia pójść, kontynuowałam to, co robiłam w liceum w Opolu, tam gdzie studiowałam. Byłam wolontariuszem dalej, spróbowałam wielu rzeczy. Tutaj zaczynałam w domu dziecka, w rodzinach zastępczych. Widzę panią z mojej pierwszej rodziny. Mam nadzieję, że nam się uda wymienić kilka zdań. Także to wszystko zostaje i naprawdę bardzo owocuje. Później w Opolu również rodziny zastępcze i dom dziecka. Gdzieś tam po drodze okazało się, że bardziej sprawdzam się w pracy z niepełnosprawnymi dziećmi. Dzisiaj jestem psychologiem, pracuję głównie z dziećmi z różnymi zaburzeniami. Z małymi dziećmi, ale też z większymi. No i myślę sobie, że gdyby nie wolontariat, to chyba nie byłabym tu, gdzie jestem dzisiaj, albo przynajmniej potrzebowałabym kilku solidnych lat dłużej, żeby do tego dzisiejszego etapu dojść. Także jedyne, co mogę powiedzieć, to po prostu bardzo podziękować, że dajecie nam taką możliwość bycia wolontariuszami. Bo to jest też piękne. Myślę, że sami licealiści, chociaż tak ładnie o nas tu wszyscy mówią, by na to nie wpadli bez takiego pokierowania i pokazania nam, że można. Myślę, że jest to naprawdę super. Teraz jeszcze dziękuję. Muszę powiedzieć, że był to bardzo ważny etap w życiu. 6 dzieci w rodzinie zastępczej to jest liczba duża, jeśli chodzi w ogóle o rodzinę, jako naturalny taki, jako naturalną grupę. 6 dzieci to było wyzwanie. Były dzieci młodsze, starsze, jeszcze starsze, dużo roboty, z młodszymi zabawa, do tego odrabianie lekcji gdzieś tam. I myślę, że jest to piękne doświadczenie, bardzo budujące, bogate. I dzięki temu można właśnie poznać taką ścieżkę rozwoju, ale trzeba też to czuć, trzeba chcieć i mieć przede wszystkim czas. Bo nam się zdaje, gdzie tam 2 godziny dla tych dzieci, ale dla nich to jest dużo. One, te dzieci czekają cały tydzień na to, że wy przyjedziecie, że pomożecie, zrobicie z nimi lekcje, bawicie się, naprawdę one to potem będą wspominać. Jest to czas rozwoju, czas takiej zadumy, że może, być może będzie to wasza droga życiowa,